Jak dobrze wiecie, food truck bardzo dużo podróżuje i z racji tego bratamy się z partnerami, którzy rozumieją nasze potrzeby. Taką niewątpliwie firmą jest firma CarSmile, czyli nowoczesny wirtualny salon, w którym auta są dostępne od ręki. W leasingu, w najmie, można też dostać kredyt na nowe auto. Nasz dzisiejszy gość nie kupuje aut, ale kupuje piłkarzy, ściąga ich do Stali Rzeszów. To Jarosław Fojut, naprawdę bardzo ciekawy rozmówca. A więcej szczegółów, jeśli chodzi o ofertę CarSmile, macie w linku w opisie. Jarosław Fojut wsiadł do food trucka i na sam początek chciałem Cię zapytać o to, gdzie ćwiczyłeś swoje warunki głosowe. Głosowe? Tak. Nigdzie. Masz taki głos bardzo radiowy, właśnie o tym gadaliśmy sobie tutaj. Słyszałem. Słuchajcie, jest redaktor w Radio Szczecin, który kiedyś byłem na jakiś, nie pamiętam co to było, ale chyba jakieś spotkanie takie przed sezonem. Byłem ja, dyrektor sportowy i prezes, albo trener i powiedział, chyba Michał Elmerych. I też mi powiedział, że mam właśnie taki głos, który jest bardzo dobry do telewizji, do radia. No myślę, że mogę się nieźle sprzedać do telewizji. No myślę, że nie jeden dziennikarz sportowy telewizyjny może Ci zazdrościć tej barwy głosowej. Także... Ostatnio negocjowałem z jedną z firm, ale nie doszło do dalszych. Ale myślisz o tym w przyszłości? O samej telewizji i pracy w telewizji kiedyś myślałem, ale to było bardziej jako tam plan B, plan C. Gdzieś ostatnio usłyszałem fajne słowa i się tego trzymam. Może nie ostatnio, ale już jakiś czas temu, że najlepszy plan B jest po prostu siedzieć przy planie A i przy tym zostaję. Nie zakładam tego, że mój plan A się nie, po prostu no, nie uda, więc telewizja jak najbardziej dodatkowo, bo myślę, że to jest fajne środowisko, gdzie można się przede wszystkim rozwijać, ale jako taka praca, gdzie miałbym po prostu tylko tam pracować, to nie jest. Plan to nie B jest. To na placu Zbawiciela, jakby co, zawsze czynny. Tak, ja się zastanawiam, czy ty jesteś przykładem piłkarza, któremu inteligencja przeszkadzała, czy pomagała w karierze piłkarskiej? Zdecydowanie przeszkadzała. Tak, tak, ale musiałem do tego dorosnąć. Mhm. Naprawdę to nie jest tak, że grając wiedziałem, że ta inteligencja mi przeszkadza. Bardziej zrozumiałem to w momencie, kiedy po prostu wiedziałem, że już jest koniec grania, że powiedziałem sam sobie i naprawdę to był moment, kiedy powiedziałem sobie, że już koniec grania, to był moment, w którym tyle emocji przeszło przeze mnie, gdzie wiedziałem, że to jest dobra decyzja, ale musiałem po prostu na głos, w pokoju, na łóżku powiedzieć sobie, że to już jest koniec. Ale czy ty przez to, że za dużo rozkminiałeś, to byłeś za bardzo upierdliwy dla swoich, nie wiem, i kolegów piłkarzy, i trenerów, którzy cię prowadzili? Na pewno. Jakby ja zupełnie inaczej do tego podchodziłem, zupełnie inaczej to odbierałem. Nikt nie potrafił mi tego powiedzieć albo inaczej. Nie znalazłem miejsca osoby, która... Znalazłem, sorry, ale to dopiero na koniec kariery i to jest osoba Daniela Myśliwca, naszego trenera, który po prostu zaakceptował mnie takim, jakim jestem. Słuchając mnie, nie oceniał w żaden sposób, tylko czerpał informacje, które ja mu daję. Nie podejmował decyzji opartych na tym, co ja mu mówiłem, a po prostu okej, dobra Jarek, super, fajnie, dzięki za podzielenie się informacjami. Zbierał dane, przetwarzał po swojemu. I tak samo ja, już przechodząc dalej, to jest też moja filozofia w zarządzaniu i dążę do tego, żeby jakby każdy pracownik, już nie mówię w klubie, ale bardziej o pionie sportowym, żeby w taki sposób podchodził, że tutaj nie chodzi o to, żeby się obrażać. Nie chodzi o to, żeby w żaden sposób oceniać kogoś przez to, kto coś myśli, kto jaki jest, tylko i wyłącznie czerpać i pozwalać komuś być sobą, bo no, w sumie to o to chodzi w tym wszystkim. A to były uwagi stricte boiskowe, taktyczne, czy może jeżeli chodzi o zarządzanie grupą, szatnią, jak to wyglądało? Różnie było. Tak naprawdę ja zawsze się interesowałem tym, co się działo dookoła. Nie potrafiłem tylko i wyłącznie wyjść na boisko i wykonywać polecenia, wrócić do domu i wyłączyć się z tego. To wszystko zostawało we mnie, ja ciągle rozkminiałem, ciągle próbowałem łączyć gdzieś kropki. Mówiąc to jakby konkretnie, to myślę, że to było coś na zasadzie próbowałem, żeby było jak najlepiej. Ale to byłem ja, to było moje, ja nie rozumiałem tego, albo może nie wiem, czy nie rozumiałem, ale nie miałem takiej osoby nad sobą, która była w stanie mi powiedzieć, słuchaj Jarek, dzięki. I okej, skup się na graniu. Ale też potrafiłeś zamanifestować swoje takie buntownicze nastawienie. Nie tak dawno słyszeliśmy historię wprost ze Szczecina, w której ty brałeś udział i jedna albo może dwie części twojej garderoby. Nie wiem, czy
tutaj też o jakiś pan nam o tym opowiedział, wiesz? Łukasz. Nie wiem, czy wiesz, o jakiej historii mówimy, bo widzowie Food Trucka na pewno nie wiedzą, więc... Tak, miałem takie momenty, w którym wiedziałem, że już jakby rozmawianie albo próba rozmowy nie miała żadnego sensu. Jakby dostosowując się do pewnych zasad, które były, czyli my wtedy mieliśmy zasadę... Długi rękaw. Trenera. Tak, długi rękaw, długie spodnie. Patrząc na to z mojej perspektywy teraz, oczywiście to są zasady, które trzeba akceptować. Ale absurdalne. Tak. Absurdalne w momencie, kiedy przychodzimy do klubu, musimy się przebrać, bo przychodzimy oczywiście w krótkich spodenkach, bo jest 30 stopni na zewnątrz, musimy się przebrać w dresy, pójść na śniadanie, wrócić do klubu, czyli do szatni, znowu się przebierać. Dla mnie to było absurdalne, aczkolwiek no, akceptowałem to i po prostu na te spodenki, które założyłem, piżamy, bo było najwygodniej. Znaczy chodzi bardziej o ten dół piżamy. To brzmi śmiesznie teraz, no wtedy nie było absolutnie odebrane, że to było śmieszne, tylko wypunktowane na najbliższej chyba tego samego dnia odprawie. I trener przy wszystkich oczywiście, co ty masz za spodnie? Ja mówię, no nie, co ty miałeś dzisiaj na sobie na śniadaniu chyba? Ja mówię, że spodnie. No jakie spodnie? Ja mówię... Calvina Kleina. No pokaż, no i wyciągam te spodnie i faktycznie to sama w sobie była dziwna rozmowa i śmieszna, ale powiedziałem po prostu jak było. Słuchajcie, jedna ważna rzecz, bo jakbym, ja tutaj nie chciałbym, znaczy nie chciałbym, oczywiście nie miałem dobrych relacji, to fakt, jakichś takich wymarzonych z trenerem. Z niektórymi miałem lepsze, z niektórymi gorsze, to jest zupełnie normalne. Trenerzy nie są od tego, żeby mieli dobre relacje z piłkarzami, my jesteśmy od tego, żebyśmy grali. I jedną rzecz mi nie można zarzucić, ja dawałem się wszystko za każdym razem, kiedy wychodziłem za białą linię. Czy to wystarczyło, czy nie, to już wtedy trenerzy są od tego, żeby decydować. Ale mogę powiedzieć moją ocenę, jeśli chodzi, czy moje spostrzeżenie, jeśli chodzi o trenera, Macieja Skorży. Ja po prostu uważam, że klub nie był gotowy na takiego trenera. Patrząc z perspektywy jego standardów, schematów działania i procedur. Po prostu klub jeszcze nie był gotowy na to, żeby trener... Żeby trener mógł to wprowadzać. To który z trenerów odcisnął na tobie największe piętno? Każdy. Na pewno największy wpływ ma na mnie trener Allardyce. Na 1000%, bo to był mój pierwszy trener w poważnej piłce, w ogóle w seniorskiej piłce, więc miał ogromny wpływ na to, na jego sposób zarządzania i sposób funkcjonowania w klubie. Ale jeżeli miałbym powiedzieć, o który trener miał największy, no nie, każdy z nich miał na mnie wpływ. I cieszę się, że tak naprawdę przez całą karierę to były tak różne osobowości, tak różni trenerzy z perspektywy zarządzania, z perspektywy gry w piłkę nożną, z perspektywy relacji, że no to jest dla mnie ogromny kapitał, który jestem w stanie sobie teraz gdzieś właśnie gdzieś tam sobie przefiltrować w głowie. A sam Allardyce był tak prosty, za jakiego się go uważa? Bardzo prosty. To tam po prostu tam wszystko było oceniane przez pryzmat liczb. Już mówimy o 2004 roku, gdzie nie było technologii, ale każde ustawienie na boisku każdego zawodnika było oparte na jakiejś analizie, okay, która była robiona przez... Przez jego sztab. Przez tak? jego sztab, który brał kasetę VHS, oglądał mecz, zapisywał, w tym czasie zgrywał na dysk, już zapisywał, co się działo w danym momencie, to przechodziło dalej, już nie znam dalszych procedur, bo jakby tylko widziałem. Czyli nie był taki to... prosty, no. On był prosty sam. On prosty tak, jako człowiek, ale... Tak. Prosty jako przekaz do zawodników. Okay. Tak, bo to i tak chodzi o to, mm-hmm. jakby mm-hmm. ja tylko powiem to z perspektywy piłkarza. To był prosty przekaz. Masz robić tak i tak. Okej, w tym sensie. W tym sensie. To było, to z czegoś wynikało. To nie, wynik, że no, robił to na nos. Oczywiście, tak. Że sobie tam wyczuwał, tylko jakoś no, no tak, jakby w ogóle, znaczy... Jaka jest sama prostota w tym, że masz pewne procedury i schematy, działasz na nich i opierasz później decyzję na... Co się wtedy... no, kroisz to całe mięso i sprawdzasz, co jest tam na tej kości, albo po prostu filtrujesz, no, tak jak grasz w menadżera, futbol menadżera i szukasz piłkarza, no to ten jest taki, dobra, za dużo ich jest, no dobra, coś jeszcze dorzucimy, coś tutaj dorzucimy i ci robisz tak, na którego cię stać. A coś cię wtedy zszokowało, jeśli chodzi o te... Czy wiesz, dla mnie największym porady? Szokiem było to, że on tylko w czwartek, w piątek był na treningu. Go nie było w ogóle, no, że go nie było. I tam jest kilku menadżerów w Anglii, którzy tak działają. Nie wiem, jak teraz to wygląda, ale wtedy to było tylko tak, że gdzie on widział już... To nie z tych powodów, dla których na przykład na treningi nie dojeżdżał Janusz Wójcik. Myślę, że nie. Choć akurat trener Allardyce, dopóki chyba nie miał zawału, a wiem, że tam miał jakieś problemy zdrowotne kilka lat temu, no to na pewno nie oszczędzał. Nie stronił. Tak, nie stronił od alkoholu. Nawet była taka sytuacja, gdzie mieliśmy chyba... Już nie pamiętam, co było. Byliśmy w Hiszpanii i było wielu młodych zawodników.
I my przyszliśmy już jakby na kolację, ale tylko na chwilę, bo mieliśmy wtedy no, takie jakby w kupne i śpiewaliśmy piosenkę. I jakoś udało nam się, że w czterech śpiewaliśmy Celine Dion, My Heart Will Go On. Sobie wyobraźcie, jak to wyglądało. A przed wami góra lodowa. Tak. Tak, jeden trzyma, a ty wiesz to. I nie miałem wtedy długich włosów, szkoda, że to nie było coś zainicjować. I wtedy trener Adais mówi, dobra, słuchajcie, tutaj mam, napijcie się z nami, każdy po łyku. No, jakby jakiś tam symbol. No i ja pierwszy podszedłem i biorę to i całe wypiłem od razu. A on mówi, gdzie całe? Miałeś tylko łyka wziąć. A to były jakieś brandy czy coś, a w ogóle zupełnie. No. Big łyk tak zwany. Znaczy, no, myślę, że się spodziewał po Polaku. Który, dokładnie, po Polaku gra. Nazywanym w szatni przez jednego piłkarza nazistą. Być może... Tak, El Hadzi Diouf. To było tak, że po roku mi powiedział, że on cały czas myślał, że jestem nazistą, że on tak sobie kojarzy właśnie łysego, bo kiedyś gdzieś, nie wiem, czy on gdzieś w Niemczech był i po prostu gdzieś tam uciekał właśnie. Dostał w czapkę. Od jakichś skinheadów, więc... Uciekł, oczywiście, ale od... No, tak mi powiedział po roku gdzieś. Powiedzieć Polakowi, że jest nazistą, no stąpał po cienkim lodzie, bardzo, powiem bardzo, bardzo cienkim lodzie. Ale to Błażej Augustyn mówi, że Diufik to był wariacik zawsze, nie? Wariacik, tak. To był facet, no ale bardzo dużo dał klubowi. No, zresztą największe sukcesy Boltonu Wanderers to są... To jest okres czasu, gdzie El Hadzi Diouf grał bardzo ważną rolę. Nie robił wielkich sztuczek, ale wracając do tego, jak sam Allardyce funkcjonował, od niego chciał po prostu, od skrzydłowych wymagał tego, że nie będą tracić piłek. I gola dołożył. Nawet nie to, nie? Ale będą po prostu faulowani najczęściej. A, okej. Okay. No bo z tego jest stały fragment gry. Tak. A stałe fragmenty gry w każdej drużynie, a sama Allardyce'a to jest po prostu największy proces strzelanych bramek. A ty tak czasami sięgasz sobie pamięcią do tych czasów i mówisz, kurczę, ale ja tam spotkałem poważnych piłkarzy, bo naprawdę tam plejada nazwisk jest przepotężna, jeżeli chodzi o postacie. Chyba mi to uświadamia już teraz, no myślę, że tam z 8 lat temu to jeszcze fajnie było w szatni powiedzieć, jak byłem młody, po prostu powiedzieć, a wiesz co, ja byłem z tym piłkarzem i to takie było, zajebiste same w sobie, ale teraz to... Ale dla naszego pokolenia, jesteśmy z tego samego de facto pokolenia, no to wiesz, takie nazwiska, jak już nie abstrahując od El Hadzi Diouf, ale JJ Okocha, to tak. Była w ogóle, wiesz, to postać mityczna dla naszej generacji, wiesz. Tak, no. Wiesz co mi to pokazuje, znaczy jakby ten okres czasu, który byłem w Boltonie i faktycznie te nazwiska przewijały się. Największe nazwiska, które... Nawet nie nazwiska, ale ci zawodnicy, którzy... Największy, nie wpływ, ale pokazało mi jedną rzecz, która jest bardzo ważna w piłce i w szatni. To są takie nazwiska jak Fernando Hierro, Nicolas Anelka, Gary Speed, Bruno Engotti. To byli Hidetoshi Nakata. To byli dżentelmeni. Wiesz, to byli zawodnicy, gdzie wchodzili do szatni, to nie było na zasadzie takiej, że oni musieli pokazać coś, że kim są. Nie faceci było zawsze dobrze ubrani, zawsze kulturalni, zawsze nie narzucali swoich myśli nikomu. Po prostu jeżeli ty coś chciałeś i od nich, to oni zawsze byli dostępni do tego, żeby ci pomóc. To też pokazało mi, ja uważam, że to jest też bardzo ważne w kontekście funkcjonowania szatni, że nie chodzi o to, żeby krzyczeć. Ja byłem krzykaczem przez wiele lat. Żeby krzyczeć, żeby wymagać, żeby komuś narzucać swoje myśli. Tylko bardziej na zasadzie takiej, słuchaj stary, ja tu jestem doświadczony, ja biorę odpowiedzialność za to, że jestem doświadczonym zawodnikiem. Ja tu zarabiam nie dlatego, że ja teraz jestem w najlepszej formie fizycznej, że ja będę ciągnął ten zespół energią, to co młodzi zawodnicy dają w piłce generalnie. Ale ja jestem tutaj po to, że jeżeli ty będziesz potrzebował mojej pomocy, to ja ci pomogę. Ja nie zejdę z pewnego poziomu, ale i JJ Okocha, i Hidetoshi Nakata, i Fernando Hierro, to nie byli zawodnicy, którzy byli w najlepszej formie w swojej karierze. Oni mało biegali, ale to byli faceci, którzy wiedziałeś, że po prostu możesz na nich polegać. Czyli to, co się oczekuje od doświadczonych i zawodników. I teraz to spojrzenie, znaczy to jakby ten wizerunek tych zawodników w tym okresie kariery pokazuje mi, że doświadczony zawodnik u nas, mam na myśli w Polsce, jest po prostu źle identyfikowany, źle nazywany. Że my od niego ciągle oczekujemy tego, co... Mógłby dać w wieku 25 lat. Dokładnie. A on tylko jest po to, żeby tylko być tym wsparciem. A na szali stawiasz tę energię młodzieńczą, o której mówisz, i doświadczenie, które jest równie istotne. Chcesz powiedzieć, że Nicolas Anelka był takim eleganckim, kulturalnym dżentelmenem, bo w to mi jest trudno uwierzyć, wiesz, tak inaczej był postrzegany przynajmniej przez... Słuchajcie, on się nie odzywał prawie nic. Naprawdę? Naprawdę. To był bardzo cichy facet, który przychodził,
jeżeli miał z kim się rozmawiać, to po prostu sobie gdzieś tam siedział. Go jakby nie było widać w szatni. Jedyną sytuację, którą pamiętam, gdzie on był wyrazisty, to był moment, w którym wtedy chyba już przyszedł trener Gary Megson, sama Adaisa już nie było i były ciągle te same rozgrzewki. No i słyszałem, że to było zwrócone uwagę, że są ciągle te same rozgrzewki. Aż w końcu, a Nicolas Anelka, nie mówił tego głośno, ale w pewnym momencie w trakcie rozgrzewki po prostu ściągnął na rzutkę i poszedł sobie do szatni. Nie mówiąc nic. Nie mówiąc nic. Nie mówiąc nic. To tak zamanifestował. A propos manifestowania. A propos manifestowania. A Fernando Hierro to był gość, od którego emanowała ta klasa człowieka, który zdobywał Ligę Mistrzów z Realem, był kapitanem tego królewskiego, galaktycznego Realu. Ciebie szokowało, że taki gość, który był pewnie w twoich oczach obrońcą, przychodzi i gra na pozycji środkowego pomocnika? Środkowego pomocnika i ma do tego niesamowitą zdolność. W ogóle jego podania. Ja chciałbym zobaczyć kiedyś statystyki z tego sezonu, w którym on grał. Jego celność podań była chyba na poziomie, no nie wiem, Xabi Alonso czy to niego Krosa. No również, no tak jak mówię, no to jest skromni faceci. No jakby no nie znając nazwiska i twarzy, podchodzisz się, zastanawiasz, czy on w ogóle jest piłkarzem. Ta skromność, to właśnie takie, to bycie takim dżentelmenem na boisku. Nie ma tej bujanki. Nie. Oni nie muszą tego powodować. Jakby chęć bujania się to jest pokazanie, że o, kim ja nie jestem. Słuchaj, mały chłopiec, który we mnie drzemie, nie odpuści mnie, jeśli nie zapytam o JJ-a. Czy spotkałeś w klubie, w którym trenowałeś gościa z bardziej efektowną techniką niż JJ Okocha? I czy to naprawdę robiło takie spektakularne wrażenie, jak na filmikach na YouTubie? I powiem ci więcej, w Polsce. Sebastian Mila. Nie. Choć dziękuję mu, że nie miał szybkości, bo zawsze mi to powtarza, że go poznałem. Spotkałeś w Polsce. W Polsce. I powiem ci, że dwóch zawodników, którzy technicznie bardzo... Rafał Wolski i Hubert Adamczyk. No, naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. To można powiedzieć, że Rafał Wolski i Hubert Adamczyk mają lepszą technikę niż miał JJ Okocha? Nie mówię, że lepszą, ale na pewno na porównywalnym poziomie, jeśli chodzi o kontrolę piłki. Bo my rozmawiamy o kontrolę piłki. Tak. JJ Okocha nie był... Znaczy on miał dorzucał to, jeszcze te, wiesz, tak, ale kwieciste sztafarze. On po prostu miał ten swobodę. Tak. Ja go spotkałem też na końcu jego kariery. No tak, to wiesz, też on fizycznie nie wyglądał fantastycznie. Tu już rozmawiamy o samej osobowości, o zawodnika. Bo ale jeżeli byś powiedział Hubertowi Adamczykowi albo Rafałowi Wolskiemu, żeby wzięli piłkę i po prostu sobie przerzucili nad głową w meczu z Arsenalem i z tego mogłaby wpaść bramka, to oni by to zrobili. Oni są w stanie to zrobić na spokojnie. A dlaczego Hubert nie zaistniał według ciebie na poważnym poziomie jak na razie cały czas? No bo nie trafił do mnie. No de facto Rafał Wolski... Cały czas namawiam jak coś, no to muszę wykorzystać. Hubert kiedyś trafisz do mnie. De facto Rafał Wolski też nie zaistniał na tym poziomie, na jaki był predestynowany, bo jeśli mówisz, że to była technika na poziomie absolutnie światowym, no to coś gdzieś poszło nie tak. Zastanawiałeś się kiedyś, co? Się sam nad sobą zastanawiałem, słuchaj. technikę. No tak, miałem coś innego, no coś, tak. Co było lepszego i... A niczego raz moje, do kieszonki moje... schowałeś meczu Luton Everton. Tak. Akurat, znaczy, wiesz, no, wszystko chodzi o środowisko. Ja zawsze najlepiej się czułem w tej wyspiarskim futbolu, bo po prostu pasował do mnie, no. Nie muszę, to nie jest jakaś fizyka kwantowa, że akurat kiedy ja byłem na topie mojej sprawności fizycznej, to ta liga angielska czy szkocka mega mi pasowała, bo była po prostu prosta, no i tam były proste wymagania do siebie. Wygrać głowę. Tak, wygrać głowę, pokopać się z kimś, powalczyć i... I dać do szóstki. I po prostu walka, no i dać do szóstki albo nie, albo do dziewiątki. Najczęściej do dziewiątki, no i ja jakby, no, to była moja gra, no i wiesz, i na szczęście po drodze gdzieś tam, jeśli chodzi o moją karierę, trafiłem, wiesz co, pierwszy klub, który próbował grać w piłkę, gdzie ja próbowałem grać w piłkę, to był tak naprawdę Śląsk Wrocław za trenera Tarasiewicza i to też... To też nie było to samo, co na przykład u trenera Moskala w Pogoni Szczecin. Ja się uczyłem nowych rzeczy, mając 27-8 lat. Przyjęcie kierunkowe gdzieś tam. Dokładnie. O tym Ryszard Tarasiewicz zawsze mówił i Sebastian Dudek, że on się nauczył u trenera Tarasiewicza kierunkowo przyjmować piłki. Ale widzisz, to jest ciekawy wątek, który powiedziałeś. Dlatego, że nie trafił do mnie, o Hubercie Adamczyku, to dzisiaj jakbyś zobaczył taką perełkę i by się dostał pod swoje skrzydła, zdiagnozowałbyś ją jako wyjątkowo wybitnie utalentowanego piłkarza. To co byś zrobił, żeby on nie skończył tak, jak Rafał Wolski czy Hubert Adamczyk? To jest najprostsze, tak? Nie przeszkadzałbym. A jaka jest optymalna pozycja dla Huberta według ciebie? To też jest dla mnie ciekawe. Zależy od tego, gdzie gra.
Ale raczej środek boiska, aniżeli... Ja nie powiem ci tego, nie jestem w stanie tego... A jak ci zapłacimy, to powiesz? Nie, no i tak mi przecież macie zapłacić. Dorzucimy tam, wiesz, te pieniądze. Ale to za udział, a wiesz... Daliście chłopakom, jak nie daliście, to teraz... mówię teraz do Łukasza i do Sławka, oni mi płacą, jak chcę. A oni nam. Taka jest różnica. Tak, panowie, głupio wyszło. Głupio wyszło. Nie zapłacę ci, bo to jest to samo, co... Sorry, nie powiem ci za to, że mi zapłacisz. Jakby to wszystko zależy od danego środowiska, w którym jest, w momencie, w jakim jest, jaki jest trener, czego oczekuje, jakie są założenia. No jest milion tak naprawdę wypadkowych, ale to jeżeli jest milion wypadkowych, no to jeżeli widzisz zawodnika, który jest wyjątkowym zawodnikiem, no to po prostu mu nie przeszkadzaj. Nawet nie zminimalizuj. A jak jest leniwy? No to... A jak pije za dużo piwa? Nie chce pracować w defensywie na boisku. No to sobota i tak jest najważniejsza. Okej. I to jest dla ciebie... Jedyne kryterium, z którego bym się rozliczał. To jedyne, co dla I mnie to jest trochę to. Takie brytyjskie podejście, prawda? To jest, no bo słuchajcie, no jak pije piwo, leniwy jest, no to co, zmienisz go, że nie będzie leniwy? No i tak będzie leniwy. On będzie przez 3 miesiące nie będzie leniwy, a później i tak będzie leniwy. Nie będzie, nie dasz mu piwa, gdzie mu nie dasz? W autobusie? To se wypije w domu. No to se wypije w domu, no. W hotelu przed meczem nie wypije? No słuchajcie, no będzie chciał wypić, to wypije. Tak, ten problem jakby co nie dotyczy Huberta Adamczyka raczej. Nie chodzi tylko o to, że słuchajcie, jeżeli ja uważam, jakby moja forma zarządzania ludźmi jest taka, że ja naprawdę chcę stworzyć im najlepsze warunki, żeby oni byli jak najlepszą wersją siebie. Czyli jeżeli Hubert Adamczyk jest w jakimś środowisku, gdzie wykorzystuje 20% swojej najlepszej wersji i to jest wystarczająco na tyle, żeby spełniać oczekiwania w klubie, to jest okej. Ale jeżeli ja uważam, że Hubert Adamczyk to jest absolutnie zawodnik nie na naszą ligę, bo jest zdecydowanie lepszy, to teraz jest pytanie tylko, czy jaki procent jego najlepszej wersji z siebie jest wykorzystywany. Kiedyś Adam Nawałka go zobaczył w meczu kadry U17, powiedział, że daje mu 2 lata i widzi go w pierwszej reprezentacji. Zrobił wówczas na nim oszałamiające wrażenie i też ubolewaliśmy mocno z Łukaszem, że ta jego kariera gdzieś się, wiesz... I ja myślę, że jego szansa na to, żeby on to jeszcze spełnił... Ma 23 lata jeszcze, oczywiście, to jest, on ma wiele lat przed sobą. Zresztą, słuchajcie, no jakby... Ja też się cieszę, bo ja też mam właściciela, który mi daje, prezesa, który mi daje bardzo dużą przestrzeń. I ja dlatego też wiem i dlatego tutaj zostałem, bo czułem to. Że ja mogę być sobą. To też nie jest tak, że ja po prostu jestem w pewnym schemacie i muszę się w nim zamknąć i muszę robić to, co mi prezes mówi. Ale masz w głowie na przykład sporą liczbę trenerów, którzy mogliby przyjść, zostali Rzeszów, się odnaleźć i zainspirować cię, jeżeli chodzi właśnie o swoje podejście do piłki, o swoją wizję gry? Nie mam. Bo właśnie... mam plan A tylko. Okej, okay, czyli scoutingu trenerów nie macie takiego? Nie mamy, to jakby... Trenerze można spać spokojnie. Znaczy, on doskonale wie, że przegra mecz, tego wyrzuca. I to jest krótka piłka. Piłka jest prosta. A mówiąc zupełnie szczerze, oczywiście tak nie jest. Wiesz co, no jakby dlaczego miałbym robić scouting trenera, kiedy ja nie wiem, kiedy się zakończy moja droga z Danielem? Ale możesz obserwować. Z tyłu głowy, okay, dobra. Dwa nazwiska, które gdzieś ci, wiesz, się podobają mniej więcej. Okej, okay, dobra. I teraz... Jak mam go ocenić? Oglądając mecze, dzwoniąc do ludzi, których znasz, którzy go znają, bo znasz ludzi w środowisku, wiedząc, zatrudnić, jak pracuje. Zatrudnić do Wólki, Wólczanka Pekińska, tak? Mhm. Na przykład. O. Gdzie jest zupełnie innym środowiskiem, w którym tu jest. Nie ma drugiej takiego miejsca. Bo nigdy jak takiego, no to wiesz, jakby nigdy się nie da zestawić jeden do jednego tych środowisk pewnie. No, ale można sobie wyobrażać, że ktoś do jakiegoś środowiska będzie pasować, prawda? Okay. Wtedy wszystko się wiąże z oczekiwaniami, w tym, co ty potrzebujesz w tym momencie. No bo jeżeli, załóżmy, dajmy hipotetycznie, Daniel Myśliwiec po 20 meczach wszystkie wygrywa i odchodzi. Kupuje go, wiesz, Legia Warszawa podpisuje z nim kontrakt. I co wtedy? No i właśnie wtedy nie masz czasu już na Dlaczego? Reakcję. Bo nie... Ja mam 60 punktów. Sam to prowadzisz. I jedzie nie, do końca? Nie. No ja wtedy oceniam daną sytuację w klubie. Co my potrzebujemy? Mhm. 60 punktów. Idę do właściciela, prezesie. Prawdopodobnie już, znaczy no na 99% jest, mamy awans. Jest fajny trener Marek Wasiluk. Jest zmiana. Nie, no ale jest zmiana. Jest zupełnie inna sytuacja. I dopiero wtedy podejmuję decyzję. Ale na bazie danych. Na bazie sytuacji, w której akurat jestem.
Ale masz wówczas mało czasu na to, żeby kogoś sensownego na to. Jeżeli dojdzie do sytuacji już hipotetycznie zupełnie inna sytuacja, będzie 10 porażek z rzędu, no to już wtedy można wcześniej zacząć się nad tym zastanawiać. Ale tak naprawdę podjąć decyzję, słuchajcie, no nie znamy sytuacji, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego, nie wiem, czy może jest 5 kontuzji, może jest tak i tak, może nie ma pieniędzy, albo nie wiem, no... Nie wiem, do czego doszło. No, tyle może być tych zmiennych, że mając, jakby prowadząc scouting trenerów, jedyne co, to myślę, że jest możliwość, znaczy jest taka szansa, to po prostu poznawać ludzi i relacje. I tylko poznawać człowieka, ale nie wchodzić w to, czy on będzie mi się nadawał następnym trenerem. No a jeśli chodzi o scouting piłkarzy? Jedynym kryterium jest to, czy Daniel chce piłkarza. To znaczy, on mówi, że chce piłkarza na pozycję numer... Nie. Nie? On mi mówi konkretne nazwisko. Okej. Okay. Czyli on jest tutaj dyrektorem sportowym. A ty jesteś operacyjnym. Nie, ja jestem dyrektorem sportowym, ale Daniel na bazie nazwisk, które są dostępne i które my możemy wyciągnąć, podejmuje decyzję, które nazwisko chce. Czyli on przegląda tę bazę, ma listę nazwisk, z których może wybrać sobie nazwisko. On ma listę nazwisk, które są wyplute przez algorytm, przez... Przez wasz algorytm. Przez nasz algorytm. Okej. Okay. I to jest coś, co... Coś, co jest stworzone przez jednego ze członków sztabu, który też... jest w dziale scoutingu. A ile osób jest w dziale scoutingu do drużyny seniorów? W tym momencie mamy 3 scoutów. Jesteśmy w trakcie tworzenia takiego jakby ścisłego schematu, ale do momentu, kiedy ja przyszedłem, to działało na zasadzie, że jest 3 scoutów, jest pewien profile zawodników, które szukaliśmy i na bazie tego byli po prostu no, gdzieś tam wypluwani zawodnicy. Ale to też nie jest schemat, który jest sztywny, bo było też tak, że na przykład gdzieś... No Patryk Małecki nie jest wypluty pewnie przez wasz system. Nie, Patryk Małecki to jest temat, który już wcześniej po prostu gdzieś się urodził i... On został wypluty przez system, a nie przez algorytm. I to jest super, wiesz co, bo ja takich szukam. Okej, okay. No. Żeby jeszcze ich zaadaptować. Na no właśnie, nie, zobacz, bo popatrz teraz na to z zupełnie innej strony, aha, o tym, co rozmawiałem od samego początku. Jeżeli ja, moje i Daniel to samo ma, szukamy zawodników, którzy... są wierni, bardzo wierni temu, co temu młodemu chłopakowi, który gdzieś tam jest, temu dzieciakowi, no. I działają w ten sposób. I jak ktoś przychodzi do nich i w różny sposób działają, niektórzy po prostu są skromni i tego nie powiedzą, ale walczą z tym. A niektórzy są łobuzami. Są tacy, co po prostu powiedzą ci w twarz, co myślą na ten temat. To tak naprawdę nie ma samego w sobie znaczenia, ale jest znaczenie to, że ty mu pozwalasz być samym sobą. I on tutaj ma jakby... No, nie wiem, czy oglądałeś mecze. Tę zgodę na bycie samym sobą. I to jest właśnie... I on wtedy nie musi manifestować w żaden sposób. Bo po prostu... bo nie jest włożony w ramy, więc nie musi szukać ujścia tego, tak? Nie musi ujścia. Więc ale to jest sam klucz w sobie, jeżeli szukasz inspiracji. Wychowanie bezstresowe. Nie do końca, bo same oczekiwania w sobie jest i cel, który za co jest po prostu każdy rozliczany, włącznie ze mną. A gdyby cię obraził po meczu na przykład? No to co? To nie, znaczy nie jest w stanie ktoś mnie obrazić. Naprawdę? No jakby... No w sumie jak Hadzi Gwiuch nie był cię w stanie obrazić, mówiąc, relacje, że jesteś nazistą. No znaczy wiesz, to są pewne... wtedy to pewnie jakoś to bardziej byłem przestraszony niż to, że w ogóle, że on tak myśli, jakby zszokowany, ale jakby... Słuchajcie, no ja miałem na mieszkaniu, w mieszkaniu jeszcze we Wrocławiu kartki napisane, że już mam nie grać w Śląsku Wrocław, bo jak coś to dostaniesz... Wiesz, jakby samo obrażenie, to jakby no naprawdę ktoś... Ale spływało to po tobie, tak? Nie, no co ty? No, to nie jest właśnie tak, że spływało to po mnie. No ja teraz mogę sobie tu metrykować i być wow, super, o, nie jest w stanie ktoś go obrazić. Ale nie, no są pewne relacje, ktoś zna mój gdzieś tam guzik w moim systemie, czy gdzieś we mnie, który jest w stanie tam zadziałać. No ale to są już takie prywatne, bliskie relacje, gdzie ktoś... Czyli gdybyś powiedział Patrykowi Małeckiemu, że w 72 minucie mógł się lepiej zachować, a on by ci powiedział, ja tego kim nie ty wiem. Kurwa jesteś, to... No, to znaczy ja bym tego nie powiedział, nie doszłoby do takiej sytuacji. Aha, ty byś tego nie powiedział. No, ale ty jak tego ja nie... mógł powiedzieć, co miał zrobić? Przecież Patryk Małecki jest piłkarzem, który wychodzi na boisko i jest 100 razy lepszym piłkarzem ode mnie. Ja miałbym powiedzieć z jego perspektywy, że on mógł wtedy akurat lepiej zagrać. No nie mam dobra prawa szef, do tego. Podoba mi się. Znaczy nie, no to jest, wiesz co, to jeżeli to... szukasz inspiracji samych w sobie, no to ja myślę, że to jest inspiracja. No tak, jeszcze chciałem zostawić tematy korporacyjne na razie na boku, dołożyć jeszcze troszeczkę tej pikanterii. Pamiętam, że wspomniałeś o tej młodzieńczej energii i zastanawiam się, czy łatwo było ją hamować w Boltonie, kiedy byłeś z Błażejem Augustynem i Przemkiem Kaźmierczakiem. Czy jednak to się, wiesz, wymykało? Znaczy, czy łatwo było hamować? Nie było łatwo. No, ja nie zmienię swojej natury, Przemek nie zmieni swojej natury, Błażej też nie zmieni swojej natury. Akurat jeśli chodzi o osobowości, to tacy podobni jesteśmy, że lubiliśmy
nie hamować tych naszych osobowości, tej młodzieńczej fantazji. Tylko że ja akurat mieszkałem przez 2 lata, mieszkałem u rodziny angielskiej, która bardzo się mną opiekowała. Jak naprawdę oni nie pozwalali mi na wiele. Takim synkiem. Tak, więc. Na krótkiej gumce. Na krótkiej gumce, tak. Więc ale tutaj jak już byłeś w Luton, to. Tak, ale jak już. Pozdrawiam, Tomek. ale nie przeszkadzało mi to w niczym. Po prostu no. No, czyli stąd ta filozofia, no, liczy się sobota. Liczy się sobota, liczy się wynik. Ale to był właśnie taki okres największy. Ja a propos, fajną anegdotkę mam do tego, bo to też nawiązuje do jakby do tego, w co ja wierzę. Był mecz w sobotę, na pewno się widziałem z Tomkiem w niedzielę. Z Tomkiem Włodarczykiem. Tak, z Tomkiem Włodarczykiem. W niedzielę dochodziłem do siebie. W poniedziałek na treningu byłem po prostu absolutnym trupem. Ale nie na zasadzie takiej, czy byłem pijany czy coś, tylko po prostu... Jeszcze cię trzymało troszeczkę. Bardzo słabo wyglądałem na tym treningu i trener do mnie podszedł, mówi, ja wiedział, co się wydarzyło, bo widział mnie na ten Luton, nie jest wielkie. I pytał, Jarek, czy wszystko okej, czy jesteś gotowy na jutro? Bo we wtorek graliśmy mecz, czy jesteś gotowy na jutro? No ja tak się tylko naspojrzałem, mówię, jasne. Wtorek najlepszy na boisku. I on nigdy już, on tylko zadał mi to pytanie i powiedział, czy wszystko okej i tyle. Widział, koniec, że masz. Zero oceny, zero jakiejś rozmowy wychowawczej, tylko po prostu powiedział, okej, dobra. Czyli można powiedzieć, polski piłkarzu, jeśli chcesz móc pić piwo, wychodzić na balety, obijać się i nie mieć z tego tytułu żadnych konsekwencji, dzwoń do Jarka Fojuta, może znajdzie się dla ciebie miejsce. Tak, ale do tego wszystkiego musisz dodać i jeszcze musisz w sobotę być najlepszy. Spełniać oczekiwania, które ja, oceniając ciebie piłkarsko, to zaakceptuję. Zaakceptuję. Okay. I dodać jeszcze do tego, że jeżeli chcesz też być profesjonalny i na przykład w ogóle tego nie robić, co ty powiedziałeś, to też jest super. Też możesz też szukamy. Szukamy po prostu dobrych piłkarzy, bo puentując to wszystko, każdy musi znać swoją rolę. Nasz gość Jarosław Fojut lubi czytać książki, co zresztą słychać po tym, jak buduje zdania, jak buduje swoje wypowiedzi. My mamy też wam do polecenia 2 pozycje od wydawnictwa SQN, Grand Hotel Calcio Mercato, autorstwa Gianluca Di Marzio. Zwłaszcza mi się tutaj podoba słowo od Kuby Polkowskiego, naprawdę, no, trafione w punkt, bym powiedział. A ja mam książkę Diego Maradona, Chłopiec, Buntownik, Bóg, autorstwa Guillaume Balague. Być może myślicie, że o Maradonie przeczytaliście już wszystko, ale Guillaume Balague ma taką zdolność do kompleksowego i bardzo ciekawego opowiadania historii, więc jeśli zamawiacie książki ze SQN, to tylko przez ten link, który jest w opisie, bo oni wtedy wiedzą, że jesteście od nas, a jak jesteście od nas, to wspieracie Food Trucka. No i musimy się trzymać razem, pamiętajcie o tym.